Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Święta Siostra Faustyna to człowiek wielkiej modlitwy. W swojej modlitwie zwracała się najpierw do, do Pana Boga w Trójcy Świętej, do Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zwracała się do Matki Bożej, do Świętych i do Aniołów. Posłuchajcie jej modlitwy z dzienniczka numer 220. Chwila przed najświętszym sakramentem. O Panie i Stwórco Mój Wiekuisty, jakie Ci dzięki złożę za tą wielką łaskę, żeś mnie nędzną wybrać raczył na oblubienicę swoją i łączysz mnie z sobą węzłem wieczystym. Najukochańszy skarbie mojego serca, składam Ci wszystkie uwielbienia i dziękczynienia dusz świętych, Wszystkich chórów anielskich, a szczególnie łączę się z Matką Twoją. Niezwykła modlitwa, zaniesiona na adoracji przed Najświętszym Sakramentem, o czym mówi Faustyna najpierw wyraża swoją wdzięczność, że jest oblubienicą Pana, że jest Jemu zaślubiona, mimo że jest nędzna, słaba i grzeszna. Mówi do Jezusa, najukochańszy skarbie mojego serca. Jakież to piękne. Mąż zakochany w żonie mówi do niej, mój ty skarbie. Mama mówi do dziecka, mój skarbie najdroższy. Te słowa wyrażają wielką miłość. I tak do pana Jezusa zwraca się święta Faustyna: najukochańszy skarbie mojego serca. I co składa Panu Jezusowi? Wierzę, że jej modlitwa jest niedoskonała, dlatego zbiera modlitwy całego nieba, wszystkich aniołów i świętych nie tylko dziękczynienia, ale także uwielbienia. Posłuchajcie ponownie: Składam Ci wszystkie uwielbienia i dziękczynienia dusz świętych, wszystkich chórów anielskich. Znana jest koronka uwielbienia Boga. Śpiewamy wówczas ze świętym Michałem, archaniołem i chórem Serafinów Uwielbiamy Cię Boże Ze świętym Michałem, archaniołem i chórem Archaniołów Uwielbiamy Cię Boże To dokładne powtórzenie tego, co uczyniła święta siostra Faustyna Uwielbiajmy Pana z aniołami Nasze uwielbienie może nam nie wystarczać, takie mamy przekonanie, ale aniołowie, którzy śpiewali Gloria in excelsis Deo nad betlejemskimi polami, prowadzą nas w tym wielkim porywie serca. Kto kocha, ten dziękuje, kto kocha, ten uwielbia, bo przecież Jezus jest najukochańszym skarbem naszego serca. Aby nas wesprzeć, możecie zdeklarować się do comiesięcznej ofiary na realizację naszych celów i prowadzenie dalej naszego kanału. Dziękujemy za każde wsparcie. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Na wszystkie uwielbienia z aniołami przyjmijcie Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i duch święty. Amen. To jeszcze nie koniec naszych przygód z aniołami w dzienniczku świętej siostry Faustyny. Dlatego zostańcie z nami, polećcie nas innych. Łapka w górę i subskrypcja zawsze nam pomoże. Oprócz tych, treści które ja przedstawiam znajdziecie wiele innych wspaniałych pięknych ubogacających módlcie się za nas by ta posługa przynosiła chwałę Panu Bogu a ludziom pożytek liczymy na was któż jak bóg